Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Przepraszam za tą zwłokę z pogodą, ale byłem u lekarza, jestem chory. Niestety, tak bywa, złapałem COVID. Jestem udupiony w domu przez tydzień czasu, ale przechodzimy do szczegółów. Region na Słońcu 3513. Rozbłyski słoneczne mamy prawą, lewą stronę Słońca i mniej więcej środkową część, bardziej górną. Mieliśmy dzisiaj o godzinie 6:30 skok aktywności do 7:00. O! 6:45 tu zaczęło spadać, ale maksimum było o godzinie 7:05, a teraz ładnie spada i tu jest 8:29. No zobaczymy, co się będzie działo. Najwyższa zanotowana wartość M5.49. Dziury koronalne to mamy obecnie z 4, bo tu mamy jedną na dole. Ktoś nie wiedział. Ale patrzcie, piękne wybuchy na Słońcu mamy. Może się uda popatrzeć na to lepiej. Powiem szczerze, jestem zdumiony, bo mam bardzo szybkie Wi-Fi, a dane z Ameryki to się ściągają bardzo wolno. Widzicie, jak to się ładuje? No w mordę. Cała Ameryka, przez nich cały świat cierpi. Wow, ale kurde, eksplozja poszła. I dlatego między innymi tak wam truję głowę o UPS-ach, listwach antyprzepięciowych, uziemieniach. Właśnie dlatego, że jak taka fala promieniowania i cząstek naelektryzowanych ze Słońca dotrze do górnych warstw ziemskiej atmosfery, a także do pola magnetycznego Ziemi, to wywołuje w nim dodatnie prądy indukcyjne, które mogą się właśnie też ładunki te dodatnio doładowywać naszej sieci na powietrzne, elektryczne i to może powodować dodatni prąd w liniach. A to może skutkować przepięciami, przebiciami, awarią sprzętu elektronicznego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, możecie to samo przeczytać w internecie. O matko, ale poszło. I pomyślcie, że energia z takiego jednego wyrzutu ze Słońca to by usmażyła naszą planetę doszczętnie. Ludzie nie znają sobie sprawy, jak potężnym niebezpieczeństwem jest nasza gwiazda. Każdy ma to głęboko w tyłku. Nie, no to już mnie wnerwia. Wiecie, takie coś to mnie wnerwia, buforowanie. Pamiętam jak stary YouTube z 2005 roku. Można było więcej śmiechu. A teraz się zatrzymał. To jest śmiech właśnie. Ach, te Amerykanie, ich durne technologie. Tak, jak powiem wam szczerze, ale to jest tylko moja opinia, nikogo nie oskarżam, ale powiem szczerze, dla mnie jak ktoś po prostu kupuje iPhone'a, to się sprzedaje. I tyle. To jest moja opinia. Bo żeby być kimś, nie trzeba być iPhone'a, tylko bycie kimś to jest tak, że pokazanie swoich umiejętności, że się coś potrafi, a nie... Ty myślisz, że jak masz tego iPhone'a, to co, ten iPhone ci życie uratuje? No niekoniecznie.
Przepraszam, ale to jest tylko moja opinia. Ostatnio się w pracy skonfrontowałem z użytkownikiem iPhone'a i powiedziałem mu, co myślę. No. Powiedziałem po prostu mu, że powinien mieć też swój własny rozum, bo ten telefon nie będzie myślał za niego w życiu. Wow. Potęga. Po prostu, słuchajcie, potęga. Tak, wyświetlają mi się takie reklamy, bo przeglądałem takie urządzenia. Monitoring przepływu protonów na razie na stabilnym. No jak to mamy ze stereo? Osobie obejrzyjmy to. 512. Ej, nie chcę pobierać. Dobra, mniejsza z tym, bo tutaj tu chcą strasznie, żeby to pobierać. Dobra, mniejsza z tym. Prognoza się udała. Trzymajcie się. Pozdrawiam.